Siemano i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GusGusDuck z drafta. O, jestem pierwszy! Może w końcu dostanę coś dobrego, proszę, proszę. Ej, Vin! Okej, dobrze widać. Ale uważaj, jesteście strasznie głośni, a druga sprawa, że... O! Was tak podbustowało. To nie dowiecie się, co dostałem, ni chuje. No nie, ale ja nie trzymam przycisku, mi zostało po prostu w grze, że trzymam przycisk. Rączki mam tutaj, a kamerkę przestawię. Trzymam mikrofon, chociaż go nie trzymam. Nie trzymam przycisku, ale to jest smutne, no. Tak dobre klasy miałem, no. Ale sad. No niestety. Bad ending. No niestety, no. No cóż. Zjebałeś. Ale sad. Dobry początek odcinka, Ivy. Najlepszy, dosłownie. No miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle, no. Like, sub, twitch, tv, strzelim, jak link w opisie, tak przy okazji. Kurde, no. O. Solidarnie zajebiście. Ej, a co się tu w ogóle wybiera, bo ja nie wiem. No klasy, wybierasz klasę. Rolę wybierasz. Aha. No ale chujowo, Jezusku, ale źle. No, gęś wybrał. Dobra, jest ninja impostorów. Jestem odwetowcem, no nie jest źle, ale kurde, straciłem taką okazję na bycie impostorem. Ale sad, gramy na mapie tej, raczej z grobowca jakiegoś, to takiej... To się przechodzi przez ściany jako impostor. Dobra, no jestem adwetowcem, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witaj, snajper, czemu ławczysz? Chciałbym was od razu przeprosić za mikrofon soli. To nie ode mnie zależy. Też, ale też nie chcieliśmy, żeby wychodziła, bo mamy tylko 10 osób. Więc no... Tylko tyle mogę powiedzieć. No bo jak słuchałem po prostu soli, to trochę ciężko. Dobra, zabierzmy te srebrniaki. Robi ninja? Sam nie wiem, zaraz będę musiał zobaczyć. Soli się będzie mało odzywać, jest przyciszona, wybaczcie od razu za to. Dobra, zrobiłem. Dobra, zrobione. No i co, wędeczka? Tyk. Teraz zrobimy kolejny question. Maj, kurde, nie zanurzyło się całkowicie. Co chcesz mi zrobić? Nie chcesz mnie zabić, prawda? O chuj. Witam! A, no tak. Halo? Słuchasz mnie? No, słuchajcie. Nie słyszę na początku. Halo? Nie, bo miałem ikonkę, ja myślałem, że jestem wyciszony, więc... No, no bo zgłosiłeś ciało, to gadałeś po prostu jako ty jedyny przez pierwsze kilka sekund. Słuchajcie, słuchajcie, nie uwierzycie. No, no to nie uwierzymy. No, ty mi powiedz najpierw, co się stało. Gdzie jest ciało? No, spotykam sobie... Ja jestem u Ejwiego, co ty chcesz? Tak, no, jest przy mnie. Spotykam sobie Tyśkę i snajpera, gadają sobie, jak tutaj ładnie sobie Tyśka porządkuje biżuterię. Tymczasem snajper, nie wiem czy... Chciałeś mnie wrobić czy coś? Chlasnął na moich oczach Tyśkę i mówi: nic co? Nie widziałeś. No, nie! Co ty pierdzielisz? No, nie! Pijany jesteś, to jest snajper, jak co? Snajper, dlaczego to jak zrobiłeś? Chciałeś mnie jeszcze zabić! Tyśkę? Tyśkę? Nieprawda, nie chciałem zabić nikogo. Ja nikogo nie zabiję. Ale zabić dwie osoby poniżej jednocześnie, lecz co są na mnie, to byłeś weź. On jest taka niewinna. No, okay. No właśnie dlatego. Cię, no. No niestety snajper, wkopałeś się. Zasłużona kara. Totalnie. Przepędzić tutaj w Redotę. Ale że soli też. Dawaj Luna, głosuj. Jak to soli też? To soli nie też. Mogę. Soli żyje, no. Jak tu Luna nie możesz? Halo, kim no jesteś? Nie możesz? Co? Nie możesz? Ona jest... Czekaj, kto nie może? Kto może tylko skipować? Cicho bądź! Nie, no wszyscy no, mogą. Sokołem jest! Sokołem jest! Sokołem! Hej, sokoły, no. Wyrzucić Lunę! Idź ziemniaczka nakarmić! Hej, 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 sokoły, wyrzucamy Lunę z tej mapy. Nie! Trzeba ją wyrzucić, dobra. W jam jest. Oj, Vexi, wkopałeś Lunę! A czekaj, bo mam tutaj do pocięcia marcheweczkę.
Obawiasz ją. Kim jesteś? No ja też właśnie ją tnę. Jestem, nie mogę ci powiedzieć. Kurde, gdzie jest przejście od tej jamy? Bo tam kurde trzeba wezwać spotkanie. Hej, 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 spotkanie. Nie zwołuj spotkania, zostaw. Muszę zwołać spotkanie, no niestety Vexi. Jedna luna. Nie zabijaj mnie. Vexi, zostaw mnie, nie rób mi... NIE! O Jezusku. Vexi chciał mnie zamordować! O, nie mogę powiedzieć. Dzień dobry, no nie, no Luna! Luna, no! Vexi chciał mnie zamordować! Powiedział, że jak podejdę do przycisku, dobra, to mnie zabije! Zabiłaś ten Vexa? Luna, wyjaśnij mi właśnie, co się tutaj wydarzyło. A, zabiła go, no to wyrzuć się. Przyznała się, bez winy. Muszę ją wyrzucić. Ja skipuję. Luna, generalnie, jako Soku, możesz głosować, ale tylko na skipa. A, jeszcze nie można głosować. No. Aha! No. Ajajaj, no szkoda, mogłaś przeczytać, co robi twoja rola. Dokładnie. Nieznajomość roli szkodzi. No to masz tam napisane chyba, co robi ten, że może tylko skipować. No, i tak głosowanie. Tylko na chwilę was zostawiłem. Zawsze pomija głosowanie, jest napisane. Ja skipnąłem. Wstyd. Vexi, drugi impostor. Lecisz następny. Vexi jest impostorem. Chciał mnie zabić. Widziałem to w jego oczach. Sadge. Vexi jest pod jego gołębiem. Ej, a Luna skipnęła, he. Mogła się uratować. Tak. Albo na kogoś głosować, Luna. O, wygraliśmy. No i łatwo, no. Adelwex był profesjonalistą. Adelwexa zarąbała, ja ci kręcę. Co to miało być? Co to się stało? Good ending w sumie. Luna, masakra jakaś z tobą. Oj, Adelwex, chyba będzie znowu polowanie na serduszko. No cóż. Zostaw? Wyszło jak wyszło, dobra, dawać ready. Ready, lecimy kolejną rundę. Ale tak, szkoda, miałem do wyboru asasyna, no, tak dobrze by było. To było smutne. Jestem 18. O, jestem trzeci! O, jestem pierwszy. Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy w gracie i mam numer 9. Oj, tak. Co? 14 minus 10 równa się 4. Ona jest czwórką. Ejbi znowu wybrał losowo. Bo ja nie lubię wybierać, wiecie jak jest. Smacznego. O nie, Ninja, dziękuję. Nie mam winogronka. No, smacznego. W sumie to Ejbi był pierwszy. A nie, na dwóch impostorów. Nie, no Ejbi przestań. Wiecie, że to w kolejności wydaje wam się jest? No ja lubię losowe. Ja ci dam losowy. Kto dołączy pierwszy, ten jest pierwszy. Losowy losu. O, ktoś jest Kanadyjką. Ciekawe kto. Ciekawe właśnie. No, bardzo ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ja jestem Kanadyjką. Ok. Uła. W takim razie Mimik. Dobra, już nie będę jadł. Starczy tego jedzenia. Ale takie dobre winogronka, no. Dobra, idziemy taski robić. A przejdziemy sobie komorą. Czemu nie? O, super, wywaliło mnie. Ajajaj, jak ten Vexi. Dobra, ściągamy sobie wężyki. Dobra, i co tutaj? Tutaj też ściąganie wężyków. No i super, zrobione. I przy okazji jaką szczęść dostaliśmy. Idealnie, idziemy sobie w takim razie tutaj na dół. Idziemy sobie tutaj kolejnego taska zrobić. To możemy, co musimy tu... A, rzucić to wszystko, w porządku. Rzucone, no i super, pięknie. Ua. O kurde, co się tu wydarzyło? Chyba trafi na Kanadyjkę. No witam, znaleźliśmy trzy ciała za mangiem. Walony ninja! Dobra, wyjebać tego ninja!
Podejrzewam, że jaka jest szansa na to, że Kanadyjka nie została wyrąbana? No nie, no jest, na pewno zginęła Kanadyjka i Ares jest Kanadyjka, a czyli trafił na Kanadyjkę. Powiem tak, zginęły trzy osoby, jedną osobę zabił niewidzialny, dwie osoby zabił Ares, który był ninją i tyle, tak się skończyło, proste. Ebi, ty pijany jesteś. Tam jesteś pijany. Chciałem historykę przekazać. No to powiedz. Byłem z Delveksem, nie, i Delveksem powiedziałem, jak ci idzie polowanie na Lunę, nie, on powiedział, a dobrze, dobrze, spotyka się z Luną i mówi, o, ja ją walnę zaraz. I on był szeryfem chyba i razem padli, więc no. Nie, dobra, kłopoty. Ja się był jedną osobą, ale mi się zgoduje, że wątpię, żeby to był szeryf. Szansa, że Ares, dobra, Ares, go. Ja widziałem wszystko, kurde, na własne oczy i pokazałem palcem, no, że tutaj poszło do takiego, kurde, fajnie, Mongo, ale tak znowu było, nikt ci nie słucha. Tak. Wiem, wiem, no, tak to Fohongo jest, znowu będzie. Tak, Fohongo. Dobra. Drugim pewnie Among jest w takim. Pewnie tak. Twoja stara jest. Oj, nie. Tak nie może być, nie, no mogła mnie oszukiwać przez tyle lat. Starej, że jest. Nie, nie ma czemu. Właśnie, dla tych, co oglądają ten odcinek przed 2 października, to zapraszam 2 października na urodzinowy stream. Tak od razu tylko wspomnę. Będzie pewnie w trakcie dnia jakoś przez... Na dłuższy czas, myślę, że jeśli chcecie, to traficie. Będzie drag stream urodzinowy, więc polecam serdecznie. Pomidorek, cyk, jeden. Cyk. Kiedy? 2 października. Jest szansa, że ten tryb będzie w Amongu? Mam nadzieję szczerze, zagrałbym na takim trybie w Amongu. Oj, pograłbym. To też by była jakaś fajna nowość w Amongu, rzeczywiście, taki tryb. Byłoby na pewno super, ale to musiałoby raczej wyjść od twórców, a nie od... a nie od moderów. Aha. Dobra, szczerze bym zgłosił przycisk chyba. Bo to się może źle skończyć. Dobra, idźmy tutaj. Cześć, Soli. Witam. Nie rób mi krzywdy, ja tu tylko to nie chcę. Amongo, impostorze, zostaw mnie! Sam jesteś impostorem. O. O nie, Soli wygrała jako gołąb. Wow. No, wygrała, no. Łatwo. W sensie mało osób zostało już, no. A jednak Amongo był ninją. Byłem, ale nikogo nie zabiłem w ogóle przez całą grę. Luna była podejrzana, to ją chlasnąłem. Ares się wkopał, że Kanadyjkę zarąbą. No, no, ale niestety. Mówię, takie idealnie będą 3 trupy leżeć obok siebie. Ej, ej, trochę sadgę. Dobra, dawać ready. Widzisz Delvex? No, kto jeszcze nie dał ready? Że się tutaj zaciachaliście na śmierć. Dobra, zaczynamy. No właśnie, Luna się na mnie rzuciła brutalnie z krwią i zębami. Nie, no, ale nikt nie uwierzył. Nie kłam. A Mongo, nie warto kłamać. Nie będę kłamał i tyle, no. O, drugi, o, wow! 15. Wow, jestem 15. Gratulacje, AB. O, teraz. Ale wybiorę teraz klasę, patrzcie teraz. Tylko kłamstwo challenge. No mów do nas, AB. No czekamy. Opierdzielasz się. Nie bierz losowego, AB. No czekaj, wybieram. Nie, nie, no losowy jak lamus nie możliwe. No i no czasami lubię tak wybierać losowo. Losowy, no. Zabierzmy same dobre AB rangi, żeby AB miał losową gównianą jakąś. No dobra. To weźcie. Ktoś mu z automatu daje wtedy, nie? Jak kliknął losową, to już wie, jaką ma rolę. Kurde. No i nikt tego nie wie wcale. Więc jest no, bad ending. Never ending story. O, impreza! No. Ale będzie śmieszniej. Ale będzie zabawa, będzie zabawa. Będzie się będzie działo. Jestem Kanadyjką. Barancko. Dobra, lecimy w takim razie. Dobra, tutaj zaczniemy sobie pierwszy task. Witaj, Soli. No co jest? Rozbijesz się czy nie? I cyk, o ścianę. I cyk! Oj, nie wyszło. Dobra, wyszło jednak. O ścianę. Witaj. Witaj, Destro. Chcesz mnie zabić? Jestem Kanadyjką. Tym razem akurat. Jestem Kanadyjką. Nie chcę. Hej, snajper, jestem Kanadyjką. Ja nie chcę. Jesteś Kanadyjką? Tak, jestem Kanadyjką. Ej, Amongo! Ej, Vexy, jestem Kanadyjką! Tak? Okay. No, jestem Kanadyjką. Amongo, ja wiem, kim ty jesteś. Ejka, jestem Kanadyjką. Hej.
Sprawdzimy, czy wiecie co? Jestem Kanadyjką. Ej, sprawdźcie, czy on jest Kanadyjką. Nie, nie sprawdzajcie na mnie, czy jestem Kanadyjką! Nie, zostaw mnie! Nie ruszaj mnie, zostaw mnie! Aaaa, nie chcę, nie sprawdzaj, czy jestem Kanadyjką, jestem... Nie rób mi tego, nie rób tego! Nie rób tego! Mam dudot! Chodźcie, zobaczcie, co się wybrało, będzie. No cóż, przynajmniej jesteśmy jednego pewni. Nie był Kanadyjką. Skipujemy. Co? IB był? Przypadkiem nie jest tak, że był Kanadyjką i ty go zabiłeś? Nie no, przecież ja mówiłem, że będę cały czas prawdę mówił, więc no. Czyli skip na Amongo, proste. To kto go zabił? Amongo. Okej, okay, dobra. A on nie mówił? Nie, no dobra, nie ma żadnych, no nie, jest mściciel, tylko on mściciel nie mógł zabić. Ale on mówi, że szeryf, cały czas kłamał, teraz mówi, że... Nie, ale to by... Nie no, ja będę cały czas prawdę kłamie, że cały czas mówi prawdę, bo cały czas kłamie. Jeżeli był Kanadyjką... Dobra. A my że cały czas będzie kłamał, więc nie głosujmy go najmniej. AB nie był Kanadyjką, no. Dobra, AB był Kanadyjką, skipujmy. Nie był Kanadyjką. Przetłumaczę to na polski. Bo ty opowiadasz, no. XD. Dobra, nie ma sensu wam pokazać rundę, jak zginąłem tak szybko, więc... Wow, serio, to wywaliliście. Widzimy się po prostu w kolejnej. Jak byłem tego Kanadyjką. Dobra. Wygrałeś, jesteś zwycięzcą. Dokładnie, teraz dawaj się ready. Wyjaśniłem każdego impostora. I gołębia. Właśnie chyba nie wygraliśmy nigdy na taski. Da, nawet snajper. Lecimy dalej. Snajper! Nie no, chyba raz się udało wygrać na taski. Challenge. A chyba tylko raz. O, trzeci, znowu. Pierwszy. Jak to się stało? Nie no, żartuję. No, mój ulubiony szeryf. Drugi raz wszyscy wyjaśnię. Coś, szósty będę wybierał. Dawać, dawać. A ja nie będę wybierał, bo mnie tu nie ma. Ale wybrałem. No, wybiorę sobie Kanadyjkę. Co by na to? Nie no, nie wybierzesz Kanadyjki, ja wybrałam Kanadyjkę. Wybiorę Kanadyjkę. A, nie będzie Kanadyjek. Ale szansę na impostora. Kanadyjką ma inną fajną klasę. Ale ktoś losuje non stop. No, wziąłem. Dobra, w końcu no, dostałem no, jakiegoś kurczę impostora. Nie wiem, czy decydować, no, jest jak jest. No taki Amongo, no niezdecydowany jesteś. O, widzę, no, że ktoś też jest niezdecydowany. Ciężkie decyzje, no i weź tu podaj mi kurde właściwą. W końcu dostałem jakiegoś impostora. Gitara, siema. Ulala, ale groźnie. Dobra, jestem ze snajperem, snajper jest ninją. To lecimy. Okej. Okay. Idźmy robić sabotaże. Dobra, zrobione, super. Idźmy może tam na prawo, zrobimy sobie jeszcze drugiego. I zaraz zaczniemy coś zabijać. Pomporom. Witaj, Abi, widzę, że coś... Co tam, Amongo? Ja się nimi zająć, bo no... Bo co? Mogę. Aha. Abi zamordował i schował ciało. I jeszcze zamordowałem, co robię niby? Co za co sobie myślisz? Co tam? Ej, nie zabijaj nas. Jaśnicie. Vexi, powiesz mi, co to było? Podchodzisz do Amongo i go ścinasz na moich oczach. Vexi? Rozgłowo. Kliknij sobie to i zobacz. A, no właśnie, ktoś już powiedział, jest niewidzialny i ktoś po prostu wbiegł i go zabił chyba. A nie, czekaj, niewidzialny nie może zabijać. To nie wiem w sumie, co się stało. Może zabijać. Dosłownie. Nie, ale nie może, kiedy jest niewidzialny. Bo może, no, nie wiem, co się stało. Podchodzisz do Amonga i nagle Amongo ginie. No ja też widziałem, że Amongo ginął, ale ja go nie zabiję.
Ale też nie wiem, że chyba, że nie wiem, co się odwaliło. Ninja mi próbował dwójkę ciachnąć. W sensie nie, może, czekaj. Albo, ale jest ninja, ninja jest... A, to ninja był, a, to ma sens. Bo tam obok to... ktoś jeszcze, ale jak był ninja, to... Możesz zabić dwie osoby w pobliżu? No dwie osoby obok siebie można zabić. Bo tam obok jeszcze jedna osoba, ale obok Wesji była jeszcze jedna osoba obok. Nie, ale nie wiem, co się stało, ja skipuję. Dobra, Wexi. Więc raczej wtedy by ścisnął obydwóch. Albo nie zdążył, bo zgłosiłeś. Może nie zdążył ciebie zabić snajper po prostu. W sensie, że Wexi snajpera. Albo snajper, nie, w sumie światło było zgaszone, a snajper widział kogoś jeszcze dalej. No, ale mogli przechodzić. Nie wiem, zobaczymy. Znaczy ja ogólnie nawet snajpera nie widziałem, więc no. No i zajebiście, dobra. Bez krzyku. Witaj Delwex, witaj Soli. Hejka, hejka, witam was. Dobra. Teraz za 5 sekund odpalimy sobie jakiś sabotażyk. Zajebiście. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj. Zrobimy sobie jedną rzecz. Jakiś tutaj odblokujemy sobie jakiś nowy sabotaż. Fajnie, fajnie ten niewidzialny. Wolałbym jednak widzieć innych. Nie, po co komu zgłaszać? Ale co zgłaszać? Co się stało? Nie, no, czekaj, no kurde. Czekaj, jak działa ten grabarz? A, snajper był ninją, beka. Beka trochę ze snajpera. Wexi, czemu zabiliście? Przyznałeś do swojej roli. No bo spotkałem i powiedziałem, że to w sumie snajper chyba był ninją, bo chciał mnie zabić, ale zgłosił. No to jak zginął snajper? No, Luna go zabiła jako szeryfa, ja sprawdziłem go jako grabarz i jest ninją. No, trochę beka ze snajpera. No dobra, no to co? Nie wyszło mu troszkę. Kipujemy? Chociaż szczerze, no ja nie wiem, czy można im ufać, no ale no... Nie wiem, no w sensie... Nie no grabarzem, może jako grabarz, a może jako soku zabiła, bo coś. Nie no. Nikt inny nie klejmuje grabarzy. A się jesteś ze soku. Jestem super. No nikt nie klejmuje grabarza, bo może snajper był grabarzem. Albo nie był grabarzem. Albo Amongo. No. Niefortunnie. Kurde, no snajper nie zdążył nawet nic zrobić. No i tak to nie wyjdziemy. Ja nie mogę przechodzić przez tego. Dobrze, że nie mogłem tu wejść, bo jak to bym tu wszedł przypadkiem. Ale tragedia była. Dobra, trzeba odpalić jakiś sabotażyk. Może głaz. Może koleś zgniotła. Kurwa to! Nie wiedziałem, że głaz tutaj leci! Nie! Nie bałem się pod swój własny głos! Nie! Karma! Nazywa karma! Ale to... Nie wiedziałem, że to tam tędy leci! Jest taka kamień. Ale schodziłeś. Ja pierdolę, nie no, schodziłem strasznie. Własnym kamieniem się zajebałem. To było szybkie. Ja pierdzielę, jakie to było głupie. Dobra, dawaj ready, zaczynamy. O, jestem pierwszy. Ja też jestem pierwszy. Nie, jestem. Jeszcze zanim wylosowałem. Wow, dziesiąty, ja pierdzielę, nie mogę. Jasne, jasne. 18. Trochę zapoczekam. Ja pierdzielę, no, nie mogę. Kanadyjka. Ej. Chyba po coś do picia idę, zanim jej wybiorą. Dodo. Profesjonalista. Interesujące. Ale minuta ciszy. Wszyscy tacy skupieni. A, no jeszcze tak nie wybrali. Co by tu wziąć? Tryhardy tak same, kurde, no. Dokładnie tak. Użyjcie imprezy na mnie, śmiesznie będzie. No tak, chcę zobaczyć, jak kurde. To będzie brzmiało. Spoko, użyję na tobie. Niech będzie. No to ruszamy. Dobra, to potem sobie naleję coś do picia. Sobie i tak zaczynamy. Okej. Okay. Podjeżdżaj. Dobra, zaczynamy.
Mogę sprawdzić sobie teraz rolę martwych, jakich spotkam ciało. Tylko trzeba znaleźć ciało, a to może być trochę trudniejsze zadanie. Okej. Okay. Mam pilniczek. Tak, ale nie wiedziałem, że tutaj zadanie tam... jako ściana, wiesz? To było w pierwszej rundzie, dlatego. Między nami ściana. No i widzisz, i tak spierdzi. A co spierdzieliście? To jest ściana, nie? Bo to widzisz przez... Wiesz co, bo pierwsza runda była taka, że chciałem zrobić tego double killa, tylko że nie wiedziałem, że to jest ściana, jak tu masz. Nie, no ogólnie byłem niewidzialny, ja tam wleciałem w nich. Nie, właśnie. Już mi Amongo powiedział, jak to wygląda. No, no, ja tam wleciałem. No. A zróbmy sobie tutaj taska. A tutaj trzeba nacisnąć. Super. No i zrobione. Dobra, lecimy na dół. O Bozowisko. Takie macie, postawmy sobie namiot. No, stawiam namiot. Zostaw. Ale postawiłem sobie namiot. A że ty chcesz iść spać pod namiotem? Nie lepiej w domu w cieplutkim łóżku? Aj tam, pod namiotem, survival! Stream z namiotu będzie lepszy content po prostu. No, survival. Teraz sobie naleję. A, Beka! Radejka. Stoi se Destru generalnie. I stoi, no tak, zagaduje mnie. Bo tam nic nie widziałem. I idę do przodu, się pytam Destra, co tak stoisz i czy ty kogoś zabiłeś tam? No i w sumie zgłaszam ciało. Tak, to Destru. No dobra, no ale robiłem po prostu tam taskę. Jasne, jasne. Robiłem taskę i widać było, jak tam stałeś, pilnowałeś, żeby mnie zabić. Tak, pilnowałem, żeby cię zabić, po czym cię nie zabiłem. Nie wiem, co ty w ogóle gadasz w tym momencie. Ja bym chciał, a może Weks zabił i zgłosił. Nie zabił, raczej zgłosił, bo też nie widziałem tego ciała, więc to pewnie profesjonalista tam zabił. No ale jakbyś nie widział tego ciała, myślę, żebyś się zgłosił, gdybyś tam stał. Weks, no ale ja byłem za nim, ja byłem dalej. No ale mówił, że ja tam stoisz. Nie, byłem dalej. Obok tego ciała. To nie było zaraz obok, to był totalnie inny pokój. Nie wiem, co on w ogóle gada w tym momencie. A nie wiem. Inny pokój. Zostałeś na wejściu do tego, czekaj, jest ta mapa, a znikło właśnie. Czyli nie ma mapy, stałem przy... u góry tak naprawdę, przy fontannie, a to był... A ktoś to widział jeszcze? W innym pomieszczeniu było ciało zaraz. Wina Weksiego. Widział właśnie. Wina Weksiego. Nie, no dobra, miałem zależy powód. Biorę na siebie odpowiedzialność. Bez sensu w tym momencie na mnie. Naprawdę. Weksi zamordował. Jakby co? Ja mogłem przestań kłamać. Tylko za Weksi. Oj, Weksi. Oj, Delvex, czemu jesteś sokołem? Delvex! Delvex nie głosował do ostatniej chwili, bo nie mógł! Nie, bo chciałem powiedzieć, że Fontanna powiedziała... No, ale czemu nie zagłosowałeś? Ja bym to zgłosił. Delvex soku. Hej, sokoł. Idziemy to zgłosić? Idziemy to zgłosić? No to, no Delvex nie skipował. Nie głosował w ogóle. Nie zgłaszać. No że Delvex w ogóle nie głosował. A. Delvex, czemu jesteś sokołem? Przyznaj się. No, nie skipowałeś jako jedyny. Znaczy w ogóle nie zagłosowałeś, bo nie mogłeś pewnie. No Delvex nie jest sokołem. Że Solim może być podejrzany. Podejrzany to ty jesteś w tym momencie. Co, tak... A czekaj, czemu to jest trani wyjebaliście? Kłamie, jeny. No bo nikt by nie ufał Weksu. Bo Delvex próbował na niego zagłosować. Ja gadam cały czas prawdę. Takie mam. To Delvexa można wywalić. No nie, no ja bym Delvexa wyrzucił. Można wywalić Weksiego, no. No bo nie głosowałeś, no jesteś sokołem. Jak chcesz mieć fajnego głosa, to Destru jest naprawdę dobrym głosem. Weksi na nikogo nie zagłosował, można Weksiego wygłosować, no. Nie, no bo... Dobra, Mongo, już uspokój się, wyrzucić Delvexa. Nie uspokoję się. Znaczy uspokoję się. No nie, się nie zostawcie mnie. No, a szkoda, że nie mam żadnej strzałki do ciała, to by było fajne. Dobra, Snajper, twój głos dużo nie zmieni w tym momencie. Ja jestem Dodo. No to ja będę neutralny. Ja nie głosuję. Delvexa, zagłosuj na Areza, jeśli nie jesteś. No właśnie, o teraz, dobrze, zagłosuj na Areza, Delvex. Idealnie. Dobra, dawaj Snajper, głosuj. Zagłosował. No, w ogóle, no, zagłosuj. Zagłosuj na Lunę, Snajper. Nie, na Lunę, na Lunę. No, na Lunę. Na Lunę zagłosuj, Snajper. Zagłosuj na Skipa. Tak naprawdę chciałem zagłosować na każdego z was. Snajper, na Lunę. Na Lunę, bo cię wyrzucimy. Nie zagłosował w ogóle. Ach, emocje.
A, nie było głosu na Areza. No nie zagłosował na Areza, czyli wszystko się zgadza. Bad ending. No i co to jest, Dalwek, zwiebałeś się, no. A, sam go wrzuciłem. Taki jestem właśnie. Ładnie pod... Oj, no czasami się zdarza. I tym optymistycznym akcentem. O nie! Slajper był sokołem! Ale źle, najgorzej! Ja nie widziałem, że jest to.